Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. I był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Świętego Stanisława Kostkę często malowali jakiego takiego mizernego chłopczyka z delikatnymi usteczkami, takie, wiecie, takie biedactwo. Jak powieje wiatr i się chłopinek złamie. Tymczasem, jak się czyta jego życiorys, jak się czyta opowieść jego spowiednika o nim, wyłania się postać buntownika. Młodego człowieka, który bardzo szybko odciął pępowinę. Jego rodzice, bogaci ludzie, i sobie pokładali nadzieję w swoim synu, że on będzie kontynuował dobrą pasę naszej rodziny, że będzie rozwijał nasze biznesy, że będzie produkował kasę, władzę, bogato się ożenił. A tymczasem on dał dyla. On był przekonany o tym, że Matka Boża go wzywa, żeby on się stał jezuitą. Nie pozwolili mu. Nawet podobno płacili tamtym przełożonym, żeby go tam nie dali zgody. I on w przebraniu, on się musiał przebrać za kogoś innego i dać dyla. Zobaczcie, to jest człowiek, który w pewnym momencie zrozumiał, że ja nie jestem własnością moich rodziców, że ja nie mogę żyć w przestrzeni oczekiwań innych ludzi, że ja nie jestem po to, żeby pełnić wolę moich rodziców, że moim rodzicem jedynym jest Bóg. Przepłacił to w pewnym momencie zdrowiem, a później życiem. On bardzo młodo umarł. Bardzo silny człowiek. Prawdziwą siłą człowieka jest pełnić wolę Boga. I czasami pełnić wolę Boga będzie oznaczało sprzeciwić się ludziom. Sprzeciwić się planom ludzi. No właśnie, że jest taka pokusa, że możemy mieć często plan na życie innego człowieka. My dlatego właśnie dajemy ludziom rady, bo mamy pewien plan na czyjeś życie. Święty Stanisław powiedział: moi rodzice nie będą realizować sobie swojego planu na moje życie. Bo ten plan ma tylko ten rodzic, Bóg. Ja będę robił to, co on chce.
Proście dzisiaj za wstawiennictwem świętego Stanisława o tę samą siłę, żeby móc pełnić wolę Boga. Wystarczy, że pełnisz wolę Boga, to już ktoś będzie otrzymywał życie. Ktoś będzie uratowany. Bo rzecz nie polega na tym, żeby robić dużo, żeby robić wspaniale, żeby robić pięknie. Rzecz wcale nie polega na tym, żeby robić cuda. Rzecz polega tylko na tym, żeby robić wolę Boga. Nic więcej. Zrób wolę Boga. Świat będzie ocalony.